Cześć, ja jestem Kemer, a to Samsung Galaxy Z Flip 5. Dzisiaj dowiecie się wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć o tym smartfonie, odpowiem na pytanie, czy warto kupić piątkę, czy może jednak tańszą czwórkę, poruszę też kilka ważnych kwestii, o których mogliście nie wiedzieć. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pod względem podstawowych założeń i całej głównej koncepcji to jest to samo co poprzednik, a raczej kilka poprzedników z rzędu. Jednak po raz pierwszy mogę ze czystym sumieniem powiedzieć, tak, to jest sprzęt praktyczny. W modelu pierwszym ekran okładki wyglądał gorzej od ekranów inteligentnych opasek sportowych. Można powiedzieć, że Samsung inspirował się ekranem swoich mikrofalówek, tylko że zaimplementował im funkcje dotykowe. Z Flip 3 i 4, no można byłoby to już uznać za ekran typu zegarkowego. Kafelki, szybkie ustawienia, powiadomienia, no w sumie dosłownie to, co możemy zrobić ze poziomu mniej zaawansowanych inteligentnych zegarków. W tym przypadku jednak nastąpiła rewolucja. Rewolucja w dojrzałości. Ostatni raz tego wymyślnego stwierdzenia użyłem przy recenzji Galaxy S23 Ultra, bo to był w końcu smartfon kompletny i dojrzały. Dobra bateria, niegrzejący się procesor, świetna wydajność, rozwinięte oprogramowanie i wsparcie. Wszystko w komplecie bez większych ale. Nie było wodotrysków i najnowszych technologii jak w chińskich odpowiednikach, ale jednak w przypadku właśnie tych chińskich telefonów widać wiele niedoróbek i niedociągnięć. A dlaczego Z Flip 5 jest rewolucją w dojrzałości? Zacznijmy od budowy. Smartfon składa się na płasko, bez żadnej szczeliny. Nie dość, że wygląda to znacznie bardziej elegancko oraz minimalistycznie, to w dodatku istnieje mniejsza szansa, że zawieruszą nam się tutaj jakieś paproszki. A propos paproszków i innych okruszeczków czy sywków, telefon nie jest pyłoszczelny. Nie jest. Samsung jasno to zaznacza. Prawdopodobnie głównie po to, aby wywinąć je z ewentualnej odpowiedzialności, ale w praktyce jednak cały mechanizm zawiasu jest skonstruowany tak, aby naturalnie usuwać wszelkie okruchy, jakie do niego wejdą. W kwestii wodoodporności jest standard 8, no dokładnie IPX8, no ale wiadomo, ten X oznacza, że nie ma pyłoszczelności. Woda się dostaje, ale nie powinna zaszkodzić jego komponentom. W skrócie, dochodzi tam, gdzie może. Dalej jest niewpuszczana. Jak już jesteśmy przy odporności, to powiem tak. Osobiście w kwestii pierwszego wrażenia zawsze Samsungi wydawały mi się najbardziej zbite do kupy. Taki N2 Flip od OnePlusa miał bardzo dobrze wykonaną obudowę, ale kurczę, to było takie chwiejne, ten cały zawias. Na pewno bardziej od tego Samsunga. W przypadku Flipa 5 po prostu czuć jakość i te wiele lat doświadczenia w produkcji składanych smartfonów. Ustawiać ekran możemy również w kilku pozycjach, oklapuje on jedynie przy kątach ostrych i trochę mniej w przypadku tych ekstremalnie rozwartych. Słyszałem, że pojawiło się wiele uwag krytycznych co do błyszczącego wykonania. Wynurzały się pytania typu, dlaczego Samsung nagle przeszedł z matowych plecków do błyszczących? Czy to kolejna głupia decyzja działu do spraw niepotrzebnych innowacji? Zacznijmy od tego, że potwierdzam kluczową wadę. Smartfon niesamowicie się palcuje. Z tyłu, z przodu, na ramkach także i to w sposób bardzo widoczny. Trudno zachować ten smartfon w idealnej czystości. Widzę jednak stylistyczny sens tej decyzji, no bo w końcu nie mamy tutaj wzorem Z Flipa 4 małego ekranika z przodu, tylko porządny duży wyświetlacz, który zajmuje niemalże całą przestrzeń. Otoczony jest zatem przez pasującą, czarną, błyszczącą ramkę. I dlatego, że jedna połowa jest błyszcząca, to druga też i w sumie głębszej filozofii nie ma. To po prostu do siebie pasuje. I szczególnie podoba mi się to na przykład mojej kontrastowej, biało-czarnej wersji. Jednakże, żeby nie tylko narzekać, to zadałem sobie trud i sprawdziłem, czy jest rozwiązanie dla osób koniecznie chcących matowe plecki. I okazuje się, że jest. Ekskluzywne kolory Z Flipów 5 dostępne na stronie Samsunga są pokryte matową powłoką. I co ciekawe, boczna ramka także. Jak już sobie troszeczkę pobłądziliśmy wokół tematu ekranu okładki, no to przejdźmy i do niego. W końcu. Super AMOLED 2X, 3,4 cali, 302 ppi, no i niestety tylko 60 Hz. To drastyczna przepaść między zwykłym wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X, 6,7 cali, który ma 120 Hz. Konkurencja w postaci Motorola idzie dalej i oferuje 144, nawet na ekranie zewnętrznym, choć to już jest dla mnie zbędny bajer, wyczerpujący baterię. I rzeczywiście, we Flipie bateria dzięki temu schodzi wolniej, ale Samsung mógł jednak dać wybór, bo po dłuższej sesji na 120 Hz na wewnętrznym ekranie, po złożeniu go i przejściu do tego dodatkowego ekranu, mamy wrażenie, jakby troszeczkę się ścinał, jakby te animacje nie były płynne. A w rzeczywistości tak nie jest.
bo interfejs jest dobrze zanimowany, przemyślany i przede wszystkim funkcjonalny dzięki swojej wielkości. No bo właśnie tutaj, w wielkości ekranu, jest główny punkt tej rewolucji w dojrzałości. Zmieniać możemy tarcze, niektóre pasują idealnie do tarcz dostępnych na zegarkach Galaxy Watch, przeglądać i wchodzić w podstawową interakcję z powiadomieniami oraz korzystać z widgetów. Dostępne mamy takie opcje jak kalendarz, pogoda, ostatnie połączenia, bezpośrednie wybieranie danego numeru, budzik, stoper, minutnik, dyktafon, kroki, procedury do ręcznego uruchomienia dostępne we SmartThings, panel do sterowania Galaxy Budsami, wykresy giełdowe z finansów Google, aplikacje, dzienna aktywność czy nawet kilka podstawowych gierek z GameSnacks, które możemy pograć, gdy zjadała będzie nas nuda. I teraz uwaga, na polskim YouTube w końcu zaczął się pojawiać GoodLock, istniejące od wielu lat oprogramowanie dodatkowe od Samsunga, które nie tylko pozwala w sposób wręcz niewyobrażalny personalizować One UI, czyli cały system na Samsungach, ale także daje dostęp do wielu rozwiązań, które dopiero w przyszłości trafią oficjalnie do nakładki. W taki właśnie sposób Samsung kilka lat temu udostępnił możliwość personalizacji ekranu blokady, ale tak długo zwlekali z oficjalnym wdrożeniem, że pomysł zderznęło Apple i wprowadziło jako pierwsze. No, Samsung trochę dziwnie się zachowuje, bo niektóre opcje działają naprawdę świetnie i mogłyby się spokojnie nadawać do zwykłego wydania One UI. Stworzyłem dedykowany film o całej nakładce, gdzie także opowiadam o GoodLocku. Możliwość tworzenia własnej klawiatury, personalizacji układów interfejsu, stworzenie własnego motywu czy ikonek aplikacji, usunięcie opóźnienia w wykonywaniu zdjęć aparatem i wiele, wiele więcej. Nie korzystając z GoodLocka, tak naprawdę tracimy jakąś 1/3 funkcji Samsungów. Link do filmu umieszczam w prawym górnym rogu, ale spokojnie, będzie też dostępny na końcu tego materiału jako adnotacja. Niestety Samsung uparł się też w przypadku Z Flipów i opcję otwierania na ekranie okładki każdej aplikacji dostępnej normalnie na smartfonie możemy zyskać dopiero dzięki modułowi Multistar w GoodLocku. Wtedy dostaniemy też wcześniej wspomniane gierki z GameSnacksa. Oczywiście, mimo że mało kto o tym wiedział, ta funkcja była także dostępna w poprzednich flipach. Mówiłem o tym w mojej recenzji Z Flipa 4, ale nie oszukujmy się, to było znacznie mniej wygodne. Tym razem większość operacji jest możliwych właśnie z poziomu ekranu okładki. Wybranie numeru, szybkie przeglądnięcie wiadomości, odpisanie na Messengerze, pokazanie biletu do kontroli w autobusie. Właściwie są tylko małe wyjątki aplikacji, które źle się skalują. Reszta działa naprawdę fantastycznie i jest to ważne ze dwóch powodów. Po pierwsze, otwieranie tego smartfona jedną ręką wygląda mniej więcej tak. A więc nie zawsze można wygodnie dostać się do głównego wyświetlacza. Po drugie, oszczędzamy baterię, no bo w końcu podświetlamy tylko i wyłącznie małą przestrzeń z ograniczoną ilością funkcji i odświeżaniem ekranu. A odnośnie samej baterii, nie jest ona dobra. To po prostu wystarcza, ale nic poza tym. Poziom Motorola Razr czy tym bardziej normalnych smartfonów jak S23 to raczej nie jest. To taki czas, który pozwoli przebyć dzień, od rana do wieczora. Do nocy czy do ranka dnia następnego to już raczej nie, chyba że z oszczędzaniem energii i bez intensywnego eksploatowania. Dużo tej energii, jak już mówiłem, zaoszczędzić może nam zaprzyjaźnienie się z zewnętrznym ekranem. To co jednak pozytywne w morzu niejakości jest lepiej od Flipa 4. Sam rozmiar baterii nie różni się, ale optymalizacja i procesor Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy robi robotę i zauważalną różnicę. W przypadku generacji 4 uważałem, że bateria to najbardziej czuły punkt. W przypadku najnowszego modelu nie ma się czym za bardzo chwalić, ale tą nową kulą u nogi to nie będzie. Tak góra 10-kilogramową. Chwalić się też nie ma za bardzo jak ładowaniem. Może i jest bezprzewodowe i zwrotne, ale po kablu tylko 25 W. No lipa, ale trzeba też brać pod uwagę, że przez małą przestrzeń odprowadzania ciepła telefon może się grzać. Tak miałem z Flipem 4. Tutaj doświadczyłem tego znacznie mniej, ale zaznaczam, że smartfon robi się po dłuższym czasie wyraźnie cieplejszy. Nie wpływało to znacząco na wydajność, telefon autentycznie cały czas śmiga aż miło. Jest to topowy procesor z tego roku, dodatkowo podkręcony dla Samsunga, a więc do nieco bardziej wymagających gier także się nada. Smartfona możemy używać normalnie jak zwykły telefon, używać możemy w trybie okładki, ale także w trybie flex, czyli tym półzłożonym. No i ten panel Flex, który działa w przypadku wielu zewnętrznych aplikacji, jak i tych natywnych, jest ulepszoną wersją tego, który znamy od lat. Touchpad do sterowania, możliwość dzielenia aplikacji na ekranie, robienie zrzutów ekranu oraz rozwijanie paska powiadomień,
a w przypadku aplikacji multimedialnych sterowanie właśnie nimi. Jednakże chyba najbardziej istotnym wykorzystaniem zarówno ekranu okładki, jak i trybu Flex może pochwalić się aplikacja aparatu. To zostało opanowane niemalże do perfekcji. Przede wszystkim, składając go w pół, możemy postawić go w dowolnym miejscu i zrobić zdalne zdjęcie. Podgląd także może być widoczny na ekranie okładki, czy to podczas nagrywania filmów, czy robienia zdjęć. A więc osoba fotografowana lub filmowana będzie sama wiedziała, jak najlepiej się ustawić, żeby dobrze wypaść. Możliwość używania aparatu na ekranie okładki czyni ten telefon absolutnie jednym z najlepszych do robienia selfie, jaki kiedykolwiek powstał, ale także dla vlogerów, tiktokerów czy wszystkich innych chcących nagrywać siebie w fantastycznej jakości, no bo w końcu używać możemy do tego głównej, szczegółowej kamery. Czasami ta szczegółowość jest wręcz przytłaczająca, jak na zwykłego selfiaka. No, zdjęcia pokazują tylko prawdę, bo i trybu wygładzenia twarzy używając głównej kamery nie ma. Znacząca też do robienia grupowych selfie jest obecność obiektywu szerokokątnego, takiego z prawdziwego zdarzenia. Jak sama jakość zdjęć czy filmów? To typowy zestaw aparatów ze flagowca, jedynie wykastrowany ze teleobiektywu. No, jest to jakiś kompromis, zoom tylko i wyłącznie cyfrowy. Jakość rejestrowanych treści najlepiej jak pokażę Wam w praktyce. To jest film nagrywany Samsungiem Galaxy Z Flip 5 w 4K i 30 klatkach na sekundę. Tak prezentuje się dźwięk z mikrofonu w telefonie. Teraz użyłem schodów do zejścia. Jeśli tego nie poczuliście, znaczy, że stabilizacja jest dobra. Teraz biegnę po schodach troszeczkę szybciej, a teraz nieco gwałtowniej. No i teraz zrobimy taki troszeczkę bardziej ekstremalny test dźwięku, ponieważ przejdę obok fontanny. Jeszcze teraz jest dodatkowy taki dość mocny impuls, ponieważ wieje wiatr. Lubię katować smartfony w takich okolicznościach, bo nie ma co robić im laurek. Tak więc fontanna, wiatr. I w sumie to taka trochę średnia pogoda. Jeszcze tak w sumie wpadłem na pomysł, że no wiecie, jakby od dawna youtuberzy robią taki numer, że w tym ja robiłem, że dodawałem, wiecie, zdjęcia, próbki filmów i tak dalej do wideo, ale YouTube to kompresuje. Dodatkowo jest słabszy bitrate i tak dalej. W niektórych egzemplarzach wyglądało to wręcz tragicznie. Dlatego postanowiłem, że nie wszystko pokażę w filmie, a załączę Wam link do specjalnej mojej strony, gdzie będziecie mogli zdjęcia przeróżnej maści, filmy, próbki przeglądać w oryginalnej jakości. Także z takim odnośnikiem do chmury będziecie mogli to pobrać, przeglądać pod lupą i robić z tym cokolwiek chcecie. Myślę, że taka inicjatywa Wam się spodoba. A tymczasem, no ten film też będzie dostępny, a tymczasem zapraszam do reszty materiału. Zmierzę się teraz z dość popularnym pytaniem. Ale po co w ogóle składany smartfon? Czy to tylko bajer? No, tak jak już mówiłem, mamy tutaj do czynienia trochę z czymś w rodzaju rewolucji w dojrzałości. Ten składak to jest taki składak, którego kupujecie nie tylko dlatego, że się składa, ale dlatego, że idą za tym składaniem jakieś dodatkowe zalety. Taką główną ideą, jaka przyświeca temu smartfonowi, jest kompaktowość. Dla osób, które szukają małego smartfona, to nie odchudzone flagowce, tylko taki Z Flip 5 powinien być w centrum uwagi. Po rozłożeniu jest mniejszy niż chociażby smartfon z serii Galaxy S Ultra, a i węższy niż większość innych telefonów. Po złożeniu to jest większy niż jakikolwiek inny standardowy smartfon, a więc tym samym jest niemalże niewyczuwalny w kieszeni. Owszem, jest trochę grubszy niż konkurencja i normalne telefony, ale tego serio nie czuć. To co czuć ciągle, to wygłębienie na środku ekranu. Gdy korzystamy z flipa na co dzień, nie widzimy tego i zapominamy. Ale każdorazowe przejechanie po tym palcem nam o tym przypomina i w sumie to czasami łatwo się wkręcić w umyślne przejeżdżanie po tym miejscu paznokciem, bo to jest satysfakcjonujące. Ale jak się sami domyślacie, nie polecam, chyba że chcecie ozdobić sobie ekran artefaktami ze swoich palców. Powracając do istoty składanego smartfona. Oprócz kompaktowości gwarantuje on nam funkcje, których po prostu nie ma i nie będzie w zwykłym smartfonie, choćby ich masa dostępnych w samej aplikacji aparatu.
tego telefonu się po prostu wygodnie używa i to jest pierwszy składak, którego mógłbym mieć jako telefon prywatny, codzienny. No, może gdyby aparaty były delikatnie lepsze, bo tu niestety są kompromisy w postaci braku teleobiektywu, podobnie z baterią. Zawsze przy składakach mówiło się o wytrzymałości, ale dochodzimy do takiej generacji, której ciągłe składanie i rozkładanie nie daje żadnego wrażenia, jakby ten telefon miał się rozlecieć. Mamy wodoodporność, na YouTubie były już obecne ekstremalne testy zarówno składania, jak i nawet wykrzywiania go w drugą stronę. Wszystkie ten smartfon przeżył i to zazwyczaj istotnie ponad oczekiwania i obietnice producenta. Oczywiście nadal należy uważać na plaży, kwestii paprochów czy mocnych naciśnięć na ekran wewnętrzny. Broń Boże też nie zrywajcie folii na głównym ekranie, ona musi być, a gdy zacznie się odklejać, smartfonie Samsunga wymienią Wam na nową. Czy warto przesiadać się ze Z Flipa 4? Tak, oczywiście, no bo jak Flip 4 to była taka drobniutka ewolucja w stosunku do trójki, tak Z Flip 5 to kwintesencja tego, co chcielibyśmy uzyskać od składanego smartfona w 2023 roku. Koordynacja dobrego wykonania fizycznego, mechanicznego, a także oprogramowanie, które w maksymalny sposób wykorzystuje potencjał formy tego sprzętu. A cena? Niestety jest wysoko, ale podobnie jak takie normalne flagowce, więc z drugiej strony zero zaskoczenia. Link do najniższej ceny zarówno tego modelu, jak i innych składaków umieszczam dla Was w opisie, a Was zapraszam bardzo serdecznie do sekcji komentarzy. Mam taką zasadę, że odpowiadam zawsze na każde zadane przez Was pytanie czy wątpliwość. Dzielcie się wrażeniami, zalewajcie mnie zapytaniami o cokolwiek. Z mojej strony byłoby to już na tyle. Zapraszam do wsparcia, do oceny filmu, do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem i do zobaczenia. Ja się z Wami żegnam. Cześć!